Cześć Jurku. Dzień dobry. Ja no witam bardzo gorąco. 3 cztery lata minęły od czasu ostatniej Twojej wizyty. Coś się zmieniło? Podobno parkiet mówisz. Rozglądam się. Storie te same, moi drodzy. Wszystko, to samo. Nawet chyba lampki te same. Bida. Ty mówisz, że parkiecik się zmienił? Troszeczkę odświeżony. No chyba żartujesz, że to jest odświeżony parkiet, Umiemy się... Na święta by to nie przeszło. No co ty? <laughs> Dlatego dywanem przykryłem, mój drogi. Podobno dobro wraca. Co Ty na to? No wraca, wraca. Jeżeli mówimy o orkiestrze, to wraca, wiesz. Jeżeli... Jeżeli do, do tego zmierzasz. W sensie czy wraca nie, do Ciebie? Wr, no wraca, bo to człowiek by tego nie robił, gdyby to bolało, wiesz? gdyby to w czymkolwiek bolało, to by się tego nie robiło. E, myśmy policzyli, że to jest e, sprzęt wartości miliarda złotych, konkretnie 800 tam, 880 milionów, a jeżeli popatrzymy milion jest wart, bo to są upusty. To jest coś to. Dzisiaj komuś na to pytanie odpowiadałem, że jesteś spełniony. No pewnie, że jesteś spełniony, jeżeli chodzi o e, pracę w warunkach trudnych, a Polska jest trochę takim ciągle warunkiem trudnym, bo to się wszystko zmienia, też nie jest tak ustabilizowane jak w innych krajach, które na to zapracowały dwa wieki. My na to pracujemy 25 lat, więc mówienie o zrobieniu firmy, która się liczy, o zrobieniu marki, o zbudowaniu zespołu, to te 25 lat jest takie fantastycznie wykorzystane. niczego o nie straciliśmy, nawet jeżeli jest pod górę. To potem to wraca z czymś dobrym, bo wiesz co robisz. No, tutaj nie ma założenia, że chcesz coś zrobić. Nie tak. Tu jest od samego początku, żeby zrobić jak najlepiej. Nieraz wiesz, no musisz się boksować z rzeczywistością, a to tylko jest, to tylko jest dobry, dobra energia z tego, tylko wychodzi. Przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, o ludzi, z którymi pracuję. A czy są takie pole, na których nie jesteś spełniony? Pewnie, że są nagra, których nie jestem spełniony. Zawsze chciałem wiesz, grać, być muzykiem, no nie udało się. Albo jakieś kontuzje ręki, grałem trochę na perkusji. No ale znowu z drugiej strony biegam po scenie. Artyści wchodzą na godzinę, góra, godzina 10, a jestem tam 10 godzin, ledwo, ledwo mówię, ale jestem. Czy takie pola są spełnione? Myślę, że jeżeli chodzi o takie pojęcie wiedzy, to jestem niespełniony, a więc nieraz. Mówię troszkę ja taki dobry wujek, uczcie się, a zwłaszcza języków opcji, bo to się po prostu przydaje, wiedza się przydaje, nawet nie kiedy może tak z siebie wyjść i nagle to się bardzo będzie liczyło. W związku z tym tutaj, tutaj jestem niespełniony, tutaj czuję, że gdzieś jakiś czas mi przeleciał, no ale gdybym robił znowu coś innego, to nie zrobiłbym tego, co robię. Tak, jest dosyć sporo takich pól, w których chciałbym więcej, o wiele bardziej osiągnąć niż do tej pory osiągnąłem, ale jednak plusy przeważają. Kiedy nastaje moment, w którym możemy zrozumieć, co daje pomaganie? Wiesz co, to jest w każdym momencie. To nawet trwa minutę. No. Do kogoś podejdziesz, uśmiechniesz się, już mu w czymś pomożesz i ta zwrotna może być natychmiastowa, bo ktoś powie fajnie, że to zrobiłeś. Eee, czytam ostatnią książkę Jimmy'ego Hendrixa, jego, bo ktoś zebrał bardzo inteligentnie to wszystko, co on mówił. Ja czytałem jego biografię ciężkie, takie wiesz, mnóstwo dat, datuniek, różnych historii i nagle z tych jego gadek, a facet odszedł jak miał 26 lat, wyszło, że to jest cholernie był mądry gość, który fajnie to wszystko widział i miał takie samo pojęcie, że y, ludzie nie są, że są źli i dobrzy. Ludzie y, albo są uśpieni, albo są obudzeni. Ci uśpieni właśnie ich trzeba obudzić, a można ich obudzić nawet jednym uśmiechem. Mówi, idę ulicą, idzie żołnierz, się ja mówię, miło Cię widzieć, a ten żołnierz do mnie mówi, brachu, Ty to do mnie mówisz? I to jest coś takiego, gdzie y, można powiedzieć impuls, to jest jeden moment, liczenie dobra na całe lata, Powinniśmy tego nie robić, bo to jest ymm, taki brak pokory. No po cholerę tak mówić, my to robimy 25 lat. I ktoś tam kiedyś powiedział, a policzyliście ile dzieci uratowaliście? W życiu nie będziemy liczyli. Nawet, nawet raz się pochyliliśmy po piątym finale, wyszły takie liczby, że zaczęliśmy mówimy sobie, a w dupę, trochę skromnie, po co, po, co, po co w ogóle liczyć takie rzeczy? To w ogóle się nie liczy. Ja myślę, że dobro wraca nawet po jednym takim najprostszym geście, który zrobisz... Zobacz, ludzie w tramwaju nie reagują nieraz na sprawy, które się tam dzieją. Ktoś kogoś obraża, ktoś się źle czuje, ktoś mdleje. Ludzie na moich oczach, widziałem ten film, przechodzili. A ktoś się zatrzymał i w tym momencie już wiesz, że robisz coś bardzo dobrego i czy musisz mieć od tego gościa podziękowanie? Nie musisz mieć. Idziesz parę metrów dalej i sobie powiesz, kurczę, nie zachowałem się jak... Jak fajna, tylko po prostu zrobiłem coś, zrobiłem coś dobrego. Także to są nieraz minimetrowe odległości. Zauważyłem, że człowiek, jak odnosi coraz większy sukces, jest coraz bardziej narażony na to, że będzie się go atakowało. Zauważyłem to samo również w pomaganiu. Im więcej się pomaga, tym można dostać bardziej po głowie. Kiedy... Można, oczywiście, że się dostaje. Jakiś no. Dominikanin powiedział: Robisz dobrze, diabeł się cieszy. To takie jest powiedzenie. Wiesz, kiedy dostajesz po głowie, kiedy właśnie ludzie nie rozumieją też tego, co robisz, albo zaczynają oceniać się własnym, e, własną głową, czyli wydaje mi się, że robisz. Skoro on tego nie robi, to ty to musisz robić dla jakichś celów, złych, niedobrych, e, komercyjnych, albo chcesz się komuś przypodobać i tak dalej, i tak dalej. Budujesz swoją tożsamość, e, moją tożsamość przez swoją taką jaźnię. Aha, ja tego nie kumam, więc mu trochę dołożę. Co lub kto orkiestrze robi najgorzej? Głupota, wiesz, kto robi najgorzej. Tutaj bym już nie powiedział, żebym to rozdzielił na politykę, bo każdy może tak sobie to interp inter interpretować. Ale na przykład od 8 lat nie możemy się dopukać do Ministerstwa Oświaty, żeby dzieci uczyły się pierwszej pomocy według prze przedmiotu, który byłby obligatoryjny. Prawie 3 miliony dzieci nauczyło się pierwszej pomocy dzięki temu, że kupujemy ciągle sprzęt. Wydaliśmy na to y, ponad 22 miliony złotych. Jak policzyliśmy, to jedno nauczenie jednego dziecka kursu pierwszej pomocy skutecznego kosztuje 9,40. Ostatnio Ania. Na jej oczach rodzi się dziecko u niej w domu, wcześniak, jej braciszek. Brakuje oddechu i ona to wszystko widzi. Ona o tym wie, dzwoni po pomoc i natychmiast się zajmuje swoim bra, bra, braciszkiem. Ratuje mu. Życie, wszystko jest zrobione fachowo po naszych kursach. To kosztowało 9,40. Mhm. Głupotą jest, że nie możemy się z nikim dogadać. Ani z ministrami, paniami, ministerami z powołów, przedniej ekipy rządzącej, tym bardziej z obecnej. Głupota jest czymś najgorszym. Który z ataków na orkiestrę lub na ciebie zabolał najbardziej? Oczywiście, no, wszystkie wiesz, ataki związane z tym, że ktoś chce, że ty wyrywasz z tego kasę bolały parę lat temu najbardziej, bo to były tak abstrakcyjne, zwłaszcza w tej metodzie, w, którą, w której my pracujemy. A więc jest taka metoda wiesz, no, leżącego portfela, że tutaj po prostu nie ma, nie, ma, nie ma nawet szans, żeby zrobić jakieś ściemy. Od początku było wymyślone podpisywanie naszych wszelkiego rodzaju czeków, umów, zakupy urządzeń, to jest, na sali siedzi 30 osób, to jest nasza, to jest nasza grupa ekspertów, to byś musiała, nie wiem, jakimś szarownikiem lewitować, żeby już wszystkich namówić na jakąś siemę. To bolało najbardziej, wiele, wiele lat temu bolało to najbardziej, dzisiaj już nie, dzisiaj to jest jakby, wiesz, czas jakby pokazał, 25 lat, byś coś robił nie tak, no to nie ma klosza ochronnego, zwłaszcza dzisiaj, no takiego, takiego klosza nie ma, dzisiaj się wyrywa spod siennika, yy, tak, niecne rzeczy wobec ludzi, Podsłuchuje się i chodzi się za nimi, wyciąga się jakieś dokument. No wiesz wszystko, co tam może być. W związku z tym umówmy się, że dzisiaj już nie, ale kiedyś właśnie te sprawy finansowe najbardziej bolały. Na pytanie, czy ludzie z natury są dobrzy, czy źli, odpowiadasz? Dobrzy, zdecydowanie są y, dobrzy. Przynajmniej ja mam z takimi do czynienia, więc z tymi złymi y, nie ciągnie mnie do nich, wiem o nich, widzę ich, ale to nie oznacza, że w jednej sekundzie mogą się stać dobrymi. To jest właśnie przywilej każdego człowieka, że może się stać do z sekundy na sekundę dobrym, a ludzie się dzieją, stają się dobrymi, bo tak życie nimi zakręca, wiesz. Nieraz widzą rzeczy, które nagle zmieniają ich losy o 180 stopni, nieraz odczuwają różne rzeczy, nieraz ratują się z jakiejś opresji w ciągu sekundy stwierdzają, że ich cały świat się przewartościowuje. I to jest ta, ta niesamowita historia, którą my ludzie mamy obok siebie z której trzeba korzystać pełnymi garściami. Czyli nigdy nie trać nadziei, jeżeli coś uważasz siebie za słabego gościa, że możesz być dobry, bo możesz to w każdej chwili uczynić, w każdej chwili. A czego Polacy mają w nadmiarze, a czego im brakuje? Polacy w nadmiarze no niestety mają focha, to tego im, focha, im tego mamy w nadmiarze, bo to się eksponuje. Ja nie mówię, że wszyscy, no ale mamy do czynienia z tym fochem na co dzień, czyli z takim narzekaniem nie na to, czy praca nasza będzie lepsza, tylko że świat jest zły. Świat nie jest zły, trzeba się samemu przyjrzeć, nie? Jacy my jesteśmy w tym świecie. Yy, zdecydowanie mamy za mało radości takiej, takiej codziennej, takiej beztroski, ja nie mówię beztroski, może złe słowo, ale radości, którą możemy przekazać drugiemu człowiekowi, wiesz, pokazać, że się uśmiechniemy do niego. Wszyscy cudzoziemcy to powtarzają. Fajny naród, fajne są tu nieraz. Super sytuacje, których dootykamy, mówią o przystanku Woodstock w taki sposób. O, cholera, znamy trochę Polaków, trochę o nich słyszymy i nagle widzimy imprezę, która się wymyka kompletnie z naszych odzeń. Jak tu się świetnie ludzie bawią, to są Polacy? Takich nie zwynaliśmy ich na co dzień. Wielka orkiestra to też pewny miliard cudownych historii, gdybyś miał wybrać jakąś taką, która utkwiła tobie w głowie wyjątkowej postawić ją na podium. Napisała do mnie dziewczynka chyba 3 lata temu, że bardzo orkiestr... bardzo Anilis, że ona zbiera pieniądze ze Śląska, że zbiera pieniądze, że uczestniczy w finałach i że będą uczyli pierwszej pomocy u niej w klasie, będą bili razem z nami ten rekord resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zawsze robimy w dzienniku, czy we wrześniu, we wrześniu, rekord świata ona napisała, że to, to będzie jej dzień urodzin i ona się strasznie z cieszy i mnie zawiadamia i czy ja jeszcze mógłbym napisać dwa słowa do pana dyre dyrektora szkoły, żeby tak jeszcze bardziej ochoczo to zrobił, a myśmy postanowili po prostu do niej pojechać i pojechaliśmy do niej, przebrałem się, a jeszcze wcześniej w radiu powiedziałem, ona ma urodziny, więc yy, napiszcie kartki pocztowe. Jeszcze wtedy miałem yy, audycję w programie trzecim, w programie trzecim. Ile nas zostało? Trójka. W programie trzecim miałem audycję i wtedy poprosiłem wszystkich, żeby yy, przysłali mi karty. Z całego świata przyszły kartki pocztowe. Słuchaj, fura tego. Zapakowałem, pożyczyłem z Poczty Polskiej. Poczty Polskiej, która już na niczego nie chce pożyczyć. Co za świat, co za świat. Wszystkie służby państwowe się wycofały z orkiestry. Trudno się mówi. Więc pożyczyłem piękną czapkę Pocztyliona, wielką torbę. Pożyczyłem te wszystkie Rzeczy do środka. Ona była w klasie, i w pewnym momencie yy, ktoś trzeci powiedział: Amelka, listonosz przyszedł do ciebie. Ona jeszcze miała takie marzenie, żeby mnie spotkać. Ja w tym momencie wszedłem bez okularów. W tej poczcie z tym czapki, wyjąłem wszystkie kartki, powiedziałem, że to jest dla niej. Ona była tak oszołomiona, potem że jak założyłem okulary, powiedziałem: To ja, Jurek, Owsiak, to ona jeszcze długo nie wierzyła, co się dzieje. Cała klasa była w drgawicy, czwarta klasa szkoły sobie coś takiego. Wjechał tort, strzeliły ognie, i później ona przyjechała, jako zaproszona, taką niespodzianką piękną, przyjechała na finał Pałac kultury i ognie sztuczne leciały do góry. Ona stała na scenie i tak sobie pomyślałem: Kurczę, że można robić takie niespodzianki, że ta orkiestra doszła do takiego momentu, że dziewczynce, yy, która jest zafascynowana orkiestrą, swoim życiem, tata, ratownik yy, górniczy, mama, bardzo dbająca o tę rodzinę, czwórka dzieci chyba, i to, to wszystko się tak zamieliło, że potem przyjechała na przystanek Woodstock. No, to jest jak wnuczka w wieku mojej wnuczki i yy, tak wzruszające, tak w ogóle niebywałe. Cały świat ją później obejrzał, bo jedna z dużych firm płatniczych w Polsce zrobiła z tego taki swój cyk niespodzianek, takich niebywałych niespodzianek. Oni jeździli po świecie i robili takie niespodzianki typu Ronaldo się nagle pokazuje wiesz, w restauracji i mówi, cześć, no chciałeś iść na mój mecz. Ronaldo? No a co? No Ronaldo. No takie robili, szukali kogoś, kto chciał o czymś marzyć. Ona marzyła, żeby się spotkać z nami, żeby być z nami i nagle zrobił z tego piękny film, który wjechał na cały świat. I to było takie połączenie Piękne rzeczy, piękne rzeczy, która się wydarzyła dosłownie teraz. Czy czujesz taką presję z roku na rok, że wielka orkiestra musi zebrać więcej kasy? Nie już ładnych par lat temu pokazaliśmy ludziom, że nasze osiągi są momentami tak kosmiczne, że nawet się, już nie ma, już się nawet nie chcemy ze sobą ścigać. Ostatni finał 105 milionów złotych i raczej raczej wiesz, no wydaje się nie. Nieprawdopodobne, żebyśmy jeszcze zebrali więcej, ale te 105 milionów złotych było odpowiedzią na coś. Wiesz, no wcześniej było się parę milionów odpowiedzią na to, że zebrały się chmury nad. urzędowe chmury zebrały się nad orkiestrą. A to takie bardzo nieludzkie, bo przecież kogo my wspomagamy? My wspomagamy sektor ten właśnie społeczny, sektor publiczny, czyli szpitale publiczne, nie prywatne, na które także przeznaczamy swoje. Podatki, w związku z tym nie jest to sensowna krytyka czy boksowanie się z taką ręką, która też to żywi. Ale to Polacy uwielbiają przełożyć to na taką wiesz, swoją stronę, że a jeżeli jest podwyższone ryzyko na przystanku, co to mogłoby się okazuje, że przeżesz więcej ludzi, ale masz z nimi doskonały kontakt. Masz kontakt rewelacyjny. Wiecie, że nam dali podwyższone ryzyko. W związku z tym nie może być żadnego bałaganu. I wszyscy ludzie wiesz, jak na przysiędze wojskowej. Przysięgamy, będzie ok. Nie było, wiesz, no to policja potem oceniamy, co może mówić, że jest ok. A policja nie, nie stwierdziła, że mimo podwyższonego ryzyka ludzie się zachowali niefanie. Im gorzej, tym lepiej, to też pomaga. Wiesz, że to jakby ludzie oddają, mówiłeś o to dobro, ludzie ci właśnie oddają w tym, że robisz to konsekwentnie przez dwie dekady. Nie wymyślałeś tego ad hoc, bo wtedy ludzie mają dystans. Nie? A jak, idzie, jak mam do siebie zaufanie, to istotnie odcinasz kupony bardzo. Dużo podróży, można się uśmiechać, lepiej Ciebie poznać. Opisujesz tu wiele swoich wojaży. Natomiast mnie bardziej interesuje, kiedy poznałeś mm, drogę do takiej najważniejszej według mnie podróży, czyli w głąb siebie. Co jest najważniejsze w życiu? Wiesz, to jest tak, że podróżowanie to był w ogóle, ta książka powstała z podróży telewizyjnych, czyli telewizja mi zaproponowała, żeby jeździć, Maciek Domański, ów, ówczesny szef dwójki, ja powiedziałem Maciek, nie znam języków. Rób nie to wiem, tak, jak ko... potrafisz właśnie. Rób to tak, jak potrafisz, tak. to z tego wyjdzie. Ale y, z takich podróży to powiem Ci, że y, y, ja wyraźnie tutaj mówię, Szanowni Państwo, niczego Wam nowego nie pokażę. No, nie dotrę do źródeł Amazonii, bo już inni dotarli tam. Nie pokażę Wam y, plemienia, którego jeszcze nikt nie odkrył, bo też się okazuje, że jak ktoś pokazuje to, kręci to na podwórku. Robię to tak, w tej książce opisuję to, co przeciętny Kowalski też mógłby poczuć, kiedy odkłada kamerę, bo z kamerą pracowaliśmy i potem montowaliśmy to. I kiedy szukamy miejsca, gdzie można kupić napój, kiedy patrzymy na świat, który nas otacza, kiedy trochę musimy zwolnić i przyjrzeć się, gdzie jesteśmy, jakie tu panują zwyczaje, jak my tutaj w tym wszystkim pasujemy. Bardziej się na tym skupiłem, szukając i patrząc o tym, znaczy opisując to. Książkę kończy taka opowieść, która ma mało w ogóle przygody podróżnicze, bo co to jest jazda z Berlina wtedy z zachodu do niego do Warszawy samochodem, ale to była taka emocjonalna podróż, bo wtedy już miałem śpiworze pochowane, znalezione przez kontrolę NRD. Oni się kompletnie nie różnią od filmu Wabank. Te takie sceny, Ańc, Ańc, to tam y, trzymali go na granicach. Oni mają, takie same mieli mundury, wyglądali identycznie. Więc y, y, ta podróż, gdzie już wiedziałem, że są w, polskie, w Polsce strajki, że trwa strajk, że Lech sam jest szefem tego strajku. Ja pędziłem, przyjechałem chyba na dwa dni przed podpisaniem wszystkiego i wtedy już jako dorosły człowiek jechałem z takimi nadziejami, z tak niesamowitą głową nabitą. Rany Boga, skończyło się coś, z czym się urodziłem. PRL się skończył, byłem święcie przekonany, że to już jest koniec PRL-u. Pędziłem tym samochodem, Fordem, Scordem, z jednej strony przetartym, jakby z tramwajem jechał równo. Jechałem do domu, no, pełen takiej nadziei, że o, tutaj napisałem, że taką podróż jeszcze raz bym chętnie emocjonalnie przeżył. Ja nie mówię, że takim Fordem i z takiego miejsca, bo już nie ma Berlina, Berlina z zachodniego, ale emocjonalnie bym to przeżył. A zaglądanie siebie, y, siebie w głąb, Wiesz, nagle człowiek sobie zdaje sprawę jakim jest w obliczu w ogóle przyrody, kiedy samolot spada w Nepalu i nagle sobie człowiek myśli, kurczę, no, czy to jest ułamek sekundy i nagle właśnie Twoje losy mogą być zupełnie inne. Nie zawarłem w tej książce dwóch Podróży bardzo ważnych, może przyjdzie taki moment i pamięci, że tam bardziej zajrzałem w głąb. To były podróże do naszych baz wojskowych w Iraku i w Afganistanie. I lecieliśmy tam tylko jako tacy goście specjalni, bo grali tam żołnierze dla orkiestry. I polecieliśmy jako, będzie miło, że tam pojedziecie. Jechaliśmy wczesną wiosną. To jest przeżycie. To jest przeżycie dla mnie jako pacyfisty, faceta, który od, z wojska uciekł, tylko przez chwilę przez nie przeszedł który buduje jakby swoją ideologię i naszą, przy, na przystanku co jest wyraźnie peace and love, a jednak to wojsko jest faktem, to tak jest, no, są żołnierze z zawodowi, mamy armię i ona tam coś robi. W związku z tym bardziej przeżycie tego, jak się tam jest i co tam można robić i czy tam jest sens być, czy tam nie ma sensu, żebyśmy byli, to były też niesamowite podróże. Które filmowaliśmy, wszystko to jest filmowane, wszystko to można znaleźć u nas na naszych stronach internetowych. Ale generalnie e, książka, tak, można się pośmiać, są słowa niecenzuralne, dzisiaj to jest 130 zł, może za jedno. Być. Za jedno. Wiesz, ja już tam się nie wiem, czy to za parę, czy, no właśnie. czy za jedno. Zobacz, teraz były, napisałem na Facebooku dzisiaj u siebie, że e, 11 listopada odbyło się parę rapów z różnych scen w całej Polsce. I te słowa padały regularnie. W związku z tym jestem ciekaw, czy to prawo będzie też takie równe dla autorów tych utworów, które tam miały miejsce 11 listopada. Podejrzewam, że nie. Na Facebooku także pisałem o tym, że język polskiego parlamentu jest, jest piekielny. To w ogóle takiego w Perelu takiego nie było. Gdzieś tak do siebie nie odzywali. To co się dzieje, mimo że sędzia bardzo wyraźnie mi mówiła, że Polszyzna jest pięknym językiem, proszę korzystać z tego zasobu pięknego języka, ale muszę pana ukarać, bo to jest karalne. No więc jak teraz się to przekłada do tego, co jest mówione nie w zaciszu domowym, ale co jest mówione z, z pozycji pra, par, 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 parlamentu? Czy ten mój wyrok jest fanaberią tylko? Ja się z nim zgadzam, w ogóle nawet nie, nie dyskutuję tych słów użyłem i to naj, taki najniższy wyrok na Gana plus 130 zł. Nie ma w ogóle problemu. Tylko czy w tym momencie możemy sobie zadać pytanie, czy to prawo jest równe dla wszystkich nas? Czy jest wybiórcze, czy jest skierowane do mnie? Jeszcze raz powiem, nie mam pretensji o ten wyrok, bo on jest, jest sprawiedliwy. No ale właśnie co to oznacza, słowo wyrok sprawiedliwy? Czy on ma jakiś ciąg dalszy, czy ma mieć jakąś konsekwencję? Boję się. Boję się, że nie. Ta książka zawiera te słowa i jeszcze raz one są, są dowodem, że jeżeli masz mówić, że za oknem właśnie coś strzeliło, coś puknęło, chyba, no to powiesz, jak nie pierdolnie, no to wtedy wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi. Trzeba podbiec nie do okna, tylko już trzeba być na podwórku i to filmować, bo to była przepiękna scena wesela w Indiach i to jest no sztuka, to jest, to jest w ogóle sama w sobie sztuka. Więc jestem od, odpowiedzialny za wszystkie słowa, które tu użyłem. A liczyłeś, literacko. ile jesteś w stanie za nie zapłacić, czy nie? Jest co, no zebrałoby się parę egzemplarzy. Biblioteka <giblioteka> książki by się zebrała. Ale myślę, że to jeszcze raz podkreśla język czysto literacki, muzyczny, no taki, jaki się używa i który nie jest przeklinaniem, wiesz, dla samego przeklinania. Tutaj jestem pewien, że nikogo nie uraziłem. Wręcz nawet jak jestem na spotkaniach autorskich, to mówię, szanowni Państwo, sprawdźcie, czy nikt strony nie wyrwał. Bo są, a jak czytacie, to wszystko jest tak ułożone, że wy hamujecie przed tym słowem spokojnie, jak czytacie na głos. Więc ostrzegam, że takie słowa są. Masz jakiś patent na to, żeby sobie nie zmarnować życia. Bo wiesz, taka wskazówka bo... dla młodych. <laughs> e, uczcie się, uczcie się Język języku. więcej języku, ale w ogóle uczcie się, bo yy, jeżeli poznajesz, to też twoja głowa jest coraz lepiej działająca, taka naoliwiona, nie stoi w miejscu, że cały czas gdzieś tam masz plany na przyszłość miej plany na przyszłość, tak jak w tej książce miej plany na przyszłość miej wyobraźnię cały czas otwartą, a więc korzystaj, pochylaj się nad szczęściem szczęście nieraz naprawdę mówi coś do nas i trzeba się pochylić, się, wiesz, wziąć i jakby nie odrzucać, a na samym końcu powiem jedną rzecz, taką najbardziej <laughs> w życiu chyba najważniejszą nie rób temu, nie rób komuś co tobie niemiłe, to Aleksander Fredu napisał, Paweł i Gawę w jednym domu stali. Ja się z tego elementarza uczyłem w szkole podstawowej. Dzisiaj się dzieci uczą z czegoś zupełnie innego, ale mniej swoją głowę nastawiono nieraz na maksymalne wibracje muzyczne, poetyckie, artystyczne, tylko abyś na końcu sobie zdawał sprawę, żebyś nikomu nie wadził, swoim bliskim, swoim znajomym, żebyś nie był kulą mu nogi. Zawsze sobie warto taką dać Rezimę swojego yy, życia i swojego dnia. Czy będzie się kulął mu nogi, czy nie? Jeżeli nie, to wiesz, yy, naprawdę nie boli mnie, co robi sąsiad na górze, co robi sąsiad na dole, jeżeli nikogo nie krzywdzi, bo na to reaguje zawsze. Na to z żoną reagujemy. Jesteśmy absolutnie pierwszymi, którzy wiesz, będą szczekali na to, ale generalnie yy, twórz siebie. Robiąc research, zauważyłem jedną rzecz. Wstyd mi, bo pewnie powinienem zauważyć ją dawno temu. A mianowicie, że straciłeś jeden ze swoich charakterystycznych elementów, który wypracowałeś. Bardziej mi interesuje, jak doprowadziłeś do tego, że się nie jąkasz. Pytam, bo jednym z moich gości była Ramona Rey która ma ten problem i nie może się go pozbyć. Wiesz, piszą do mnie ludzie też z tymi problemami. Ja myślę, że ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Jeżeli pchasz kulę, no to jakbyś ćwiczył, to pniesz ją bardzo daleko, nie upadnie ci na nogę. To samo jest z mówieniem. Ja wręcz wiedząc o tym, że się. Jąkam, nie wycofuję się z rozmów. Jeżeli czuję się też spokojny, nie czuję takiego napięcia, to też i cały mój układ fonetyczny jest normalny. Nieraz są momenty, nawet wczoraj miałem takie wystąpienie, spotkanie przedwczoraj, kiedy nagle zatrzymałem się, kiedy nagle czuję, że muszę par razy zacząć się, żeby coś. Powiedzieć, o przypomniałeś mi już, już się zaczynam kontrolować. Ale myślę, że oprócz 300 y, takich cech, y, które można powiedzieć cielesnych, no coś Ci tam zawadza, coś trzeba zrobić, może trzeba coś nadciąć, przekroić, to reszta jest w Twojej głowie. Mam słowa trudniejsze, w, w, mam słowa lepsze, jak byłem mały to, a mieszkańcy już kiedyś mówiłem, tutaj niedaleko, to żeby pójść po zakupy, i coś kupić poważniejszego, to musiałem najpierw powiedzieć słowo sól. Poproszę, sól, kilo, i potem robiłem zakupy. I kiedyś moja matka, skąd tyle soli mam? Ja nie wrócę, to z tą solą. Sól kosztowała złoty 20, więc nikt nawet nie widział, że na nią wydawać się pieniędzy. moja mam patrzeć, że mamy cały dużo soli. Takie słowo sobie, nieraz warto sobie jakieś słowo znaleźć, albo coś jakiś gest zrobić, pstryknąć palcem. Angi Row, Angi Może coś trzeba zrobić sobie wiesz, w głowie, żeby to, żeby to, ale Że trzymam kciuki za wszystkich, którzy mają z tym kłopot. Jurek, Twoja książka przeznaczamy ją na aukcję. Dochód będzie przeznaczony na dom dziecka w Chotomowie. Ja bardzo proszę o jakiś specjalny podpis, i może jakiś rysunek. I nie wiem, czy umiesz rysować. Nic nie umiesz no, rysować. To spróbuję. będzie podpis. <laughs> spróbuję. Chotomu przez Secha? Tak. Co to jest za opowieść? Dom dziecka coś? w fotomowie, którym się zajmuję i właściwie ta książka będzie na, e, na aukcję wyznaczona, więc ktoś, kto kupi, też będzie miał napisane hotomów, będzie wiedział, jakie domy zostały pieniądze przeznaczone. Pierwszy raz odwiedziłem ich dwa lata temu i, I? i zacząłem się nimi e, zajmować. Też miałem tam swój wykład motywacyjny dla dzieciaków. No, czyli nie chciały mnie tak? wypuścić. E, no i teraz co tydzień gość przynosi. Tam jak to szula w kraty. Nie zobaczycie teraz. Słuchajcie, to jest cudowny rysunek. No mam nadzieję, że go nie widać w kadrze żadnym. Osoba, która wylicytuje. Link do licytacji jest pod tym materiałem wideo. Dostanie tylko książkę, ale również podpis i rysunek. jednak jest. Jurku, bardzo dziękuję. Wszystkiego. najlepszego. Trzymam kciuki. Spotkamy się na finale. 14 stycznia 2018 roku. Oj się będzie działo. Będzie.